Żyjemy w takich wesołych czasach, że w każdym sezonie pojawia się anime odrodzony jako. Przedstawiam wam krótką listę najciekawszych reinkarnacji, ale zacznijmy od honorowych wspomnień, a będą to: reinkarnowany w innej płci, reinkarnowany jako władca demonów, jako władca aniołów, jako superseksowny random, jako superseksowny youtuber, jako nieumarły i jako postać z gry. Zaliczone, zaliczone. No, to jedziemy z reinkarnacjami, które są ciekawe. Miejsce piąte. Pies. Drugie życie jako czworonóg jest naprawdę ciekawym pomysłem. Pomyślcie, że nie możecie nic powiedzieć i umiecie tylko szczekać. Wielka szkoda, że oba tytuły zawierające ten motyw, które znam, są beznadziejne. Jeden gorszy od drugiego. No ale sam pomysł jest nic gorszy. Miejsce czwarte. Glut. Anime z Rimuru na pokładzie jest najpopularniejszym tytułem w zestawieniu. Kubka smaków slime'em zwana jest w JRPG-ach najsłabszym rodzajem potwora. Gdyby bohater zachował staty typowe dla tego stworzenia, Tensura byłaby jednym z najoryginalniejszych isekajów, jaki powstał. Niestety Rimuru kolekcjonuje nowe skille, jak Mario Monety, co odziera go z unikalności. Miejsce trzecie. Pająk. Znacznie lepiej zrealizowanym konceptem jest odrodzenie się jako ośmionożny przedstawiciel stawonogów. Perypetie Kumoko były naprawdę emocjonujące, głównie dlatego, że bohaterka odrodziła się nie jako superpotężny potwór, lecz jako zwykły pająk. Jej przygody oglądały się z zapartym tchem i zażarcie kibicowało się malutkiemu pajączkowi, który musiał uważać, aby nie zostać zjedzonym przez stado wrednych potworów. Miejsce drugie. Miecz. Gdy usłyszałem o anime odrodzony jako miecz, nie miałem wobec niego dużych oczekiwań. Nawet więcej, podejrzewałem, że będzie to badziewie mające wciągnąć widzów jedynie ciekawym pomysłem. Szczęśliwie okazało się, że przygody Mieczysława są kompletną historią fantazy, a reinkarnacja protagonisty w broń sieczną nadała anime powiew świeżości. Bo to w gruncie rzeczy ta sama opowieść, którą już widzieliśmy, tylko w odświeżonym, ostrzejszym wydaniu. Miejsce pierwsze. Automat z napojami. Dobra, bądźmy szczerzy, to anime jeszcze nie wyszło. Nie mam pojęcia, czy się uda, ale pomysł o odrodzonym jako automat z napojami jest tak głupi, że musi się udać. To nie może się nie udać, a nawet jeśli się nie uda, nadal będzie to najbardziej pogrzana produkcja z serii Tensei Shitara. Czekacie na to anime? Bo ja bardzo, ale to nie koniec, bo czeka nas jeszcze jedno miejsce. Miejsce zerowe. Onsen. Proszę uprzejmie, na zakończenie jedno wspomnienie tak głupie, że automat z napojami wydaje się całkiem logiczną opcją reinkarnacji. Odrodzony jako gorące źródło. Jak to coś ma działać? Na jakiej zasadzie? I czy to może być ciekawe? Nie wiem i szybko się nie dowiem, bo jak na razie nie zapowiedziano animca z przygodami gorącego źródła, jest tylko light novel. Ale pomysł jest tak pogibany, że musiałem o nim wspomnieć. A jakie są wasze ulubione tytuły z odrodzonymi jako? Proszę o komentarze. Do następnego razu.